Od początku roku można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych elektroniczne wnioski o wypłatę rodzinnego kapitału opiekuńczego. Nowe świadczenie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie od ukończenia 12 do 35 miesiąca życia. Do tej pory w całym kraju wpłynęło ponad 300 tysięcy wniosków, w tym ponad 20 tysięcy tylko na Dolnym Śląsku. Szacujemy, że do końca tego miesiąca wniosków do ZUS może wpłynąć aż 400 tysięcy. Wnioski w tej sprawie można składać za pośrednictwem portalu Empatia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej. Przyznaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się zaś Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nasi klienci doskonale sobie radzą z wypełnieniem wniosku o RKO. Mają do dyspozycji specjalny kalkulator, który zaciąga dane i nie pozwoli im wysłać wniosku, jeżeli jest z błędem. Wypełnienie jednego wniosku trwa około 12 minut. Pieniądze w ramach RKO mogą być wypłacane w miesięcznych częściach po 500 zł przez 2 lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Po dokonaniu tego wyboru jeden raz można jednak zmienić tę zasadę wypłacania świadczenia. Ponieważ wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie, rodzice robią to w różnych porach. Można to robić 24 godziny na dobę i rzeczywiście z naszych obserwacji wynika, że te wnioski wpływają do nas bardzo często w dni wolne, wieczorem, a nawet są często wypełniane także w nocy. Wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego jest niezależne od dochodów rodziny. Pieniądze te nie są też opodatkowane.